Czy masz prawo kierować samochodem osobowym, posiadając prawo jazdy, którego termin ważności upłynął? I mamy tutaj trzy odpowiedzi. Tu widzę, że pierwszym z odpowiedzi jest, że jeszcze tam przez 7 dni po upływie terminu ja mogę korzystać z tego prawa jazdy, potem przez 14 dni, ale moi drodzy Państwo, termin ważności prawa jazdy może wynikać z wielu rzeczy, ale najważniejsze to jest to, że on jest stricte związany z naszymi badaniami lekarskimi, czyli dostaliśmy badanie lekarskie na taki, a nie inny okres czasu, to jest wpisane w nasze prawo jazdy i skoro nam ten czas minął, to prawidłową i jedyną odpowiedzią w takiej sytuacji, że po końcu terminu ważności prawa jazdy nie możemy z tego prawa jazdy, na tym prawa jazdy się poruszać.